Ja, drodzy Państwo, pamiętam nasze pierwsze spotkanie bodajże 4 lata temu. Przebiegało ono troszeczkę w innej atmosferze, bo po raz pierwszy w życiu zobaczyłem pracowników ubranych na czarno w formie, powiedzmy, takiego protestu przeciwko, można rzec, no też częściowo i polityce miasta i traktowaniu pomocy społecznej przez Urząd Miejski. I to spotkanie mi bardzo głęboko zapadło w pamięci i mam cały czas świadomość, że oczywiście cały czas istnieje ta duża dysproporcja między Państwa zaangażowaniem, a oczywiście tą satysfakcją finansową, którą też chcielibyśmy Państwu zapewnić. Tak jak Pan Dyrektor słusznie zauważył, to nie jest tylko i wyłącznie domeną miasta, ale to też jest i przede wszystkim zadanie rządowe. Ale też chcę Państwa zapewnić, że doceniając Państwa wkład, wysiłek w realizowane zadania, Państwa zaangażowanie, oczywiście będziemy starali się także i doceniać Państwa w taki sposób właśnie materialny. W dniu dzisiejszym rzeczywiście odbywa się Święto Pracownika Socjalnego. Jest to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników sfery pomocy społecznej w naszym mieście. Rzeczywiście przez prezydenta miasta Włocławek zostaną wyróżnione osoby, które w sposób ponadstandardowy wyróżniły się swoją pracą w mijającym właśnie roku. Około 30 osób otrzymała wyróżnienia prezydenta za swoją pracę. Na co dzień żmudna, trudna praca. Dzisiaj moment chwały, satysfakcji. No, nie jest rzeczywiście to praca bardzo, bardzo łatwa. Przyjemna rzeczywiście, bo jeżeli ktoś pomaga drugiemu człowiekowi, to na pewno odczuwa z tego jakąś przyjemność, odczuwa z tego satysfakcję, jeżeli uda się drugiemu człowiekowi pomóc. No niemniej jednak, tak, przede wszystkim jest to praca, która nie jest we właściwy sposób wynagradzana i niestety w pomocy społecznej w tej chwili trwa tak zwany czarny tydzień w pomocy społecznej, z tym, że na szczęście władze miasta w odpowiedni sposób zareagowały już troszeczkę wcześniej, na początku mijającej kadencji, i wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Włocławku rzeczywiście uległy znacznej poprawie, więc my w tej chwili solidaryzujemy się w ramach tego protestu z pracownikami innych jednostek. Państwa zaangażowanie i praca przekłada się na los bardzo wielu ludzi, którym Państwo pomagacie, i taka świadomość cały czas we mnie istnieje. Także ze swojej strony będę starał się zapewnić Państwu tą satysfakcję. Oczywiście także starając się przywiązywać też wagę do tych procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych. Drodzy Państwo, ale w związku z tym, że to jest przede wszystkim Państwa święto, także bardzo, bardzo Państwu serdecznie pragnę podziękować za zaangażowanie i za Państwa pracę. Wiem, ile to kosztuje poświęcenia, wyrzeczeń i nie ukrywajmy też emocji, których się tak nie da łatwo odciąć, kończąc pracę o godzinie 15, 16, później te emocje gdzieś w nas jeszcze tkwią i także przekładają się na nasze samopoczucie osobiste i także na, powiedzmy, takie relacje rodzinne. Wiem, że zawsze coś się dzieje kosztem czegoś, także za to Państwu serdecznie pragnę podziękować.